Mam przygotowany już komputer z zainstalowanym oprogramowaniem i zaprezentuję działanie oscyloskopu IDSO 1070 w połączeniu poprzez sieć Wi-Fi. Zaprezentuję możliwości oprogramowania w systemie Windows 10. Zapraszam. Mam przygotowany taki prosty układ pomiarowy, taki sam jak w poprzednim części przy systemie Android. Generator funkcyjny sinusoida 1 kHz połączona z wejściem kanału pierwszego. Uruchamiam oscyloskop. Zapaliła się kontrolka. I spróbujmy. O, miga już dioda Wi-Fi, a więc w komputerze muszę odszukać tą sieć IDSO 10, znaczy 3110E5 i się z nią połączyć. Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych, a więc to hasło, które jest z tyłu nadrukowane na etykietce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, zero. Mam już ustanowione połączenie pomiędzy komputerem a oscyloskopem. Proszę zwrócić uwagę, że tu w żaden sposób, żadnymi przewodami nie jestem połączony, a więc jest pełne rozdzielenie galwaniczne. Ten oscyloskop w ten sam sposób by działał, gdybym się połączył poprzez USB, jeżeli chodzi o funkcję, ale wykorzystajmy tą jego wyróżniającą funkcję połączenia Wi-Fi. Mam zainstalowane już wcześniej oprogramowanie IDSO 1070. Uruchamiam program obsługujący. I tutaj mam informację no device found. Muszę tutaj wybrać rodzaj połączenia, a więc wybieram tutaj tą opcję Wi-Fi. I jak widać, już nastąpiło połączenie. Mam uruchomione połączenie. Tutaj jest opcja connected i jest wszystko widoczne. Teraz opowiem mniej więcej, jakie są funkcje oprogramowania, tak w telegraficznym skrócie. Ekran programu obsługującego jest bardzo podobny, jest to ustandaryzowane oprogramowanie, tak jak do pozostałych oscyloskopów produkcji Hantec. Tutaj w prawej części programu mamy taki jakby panel oscyloskopu wirtualny i tutaj mamy część horizontal, czyli podstawę czasu, gdzie możemy za pomocą tego pokrętła sobie regulować lub wybierać podstawę czasu z dostępnych opcji. Format, jaki mamy dostępny, to jest praca YT, czyli Y i czas, albo w formacie XY do wyrysowania na przykład krzywej lisażu. Tutaj mamy dwa pokrętła do opisane jako vertical, czyli pion, czyli kanał pierwszy, kanał drugi. I tutaj mamy czułości napięciowe, które możemy zmieniać albo przy pomocy myszki, tutaj ten przycisk obrotowy, lub wybierać sobie z dostępnych czułości napięciowych tutaj w tej zakładce. Następnie, tutaj jeszcze troszeczkę zmniejszmy tą podstawę czasu, żeby była widoczna ta sinusoida. Tutaj mamy wybór, a przepraszam, tutaj jeszcze zapomniałem. Tutaj możemy wybrać sobie rodzaj sprzężenia, a więc DC, AC i GND. Gdy mamy wybrane DC, to jest przepuszczany cały sygnał wejściowy, AC tylko składowa zmienna, GND to jest sprzężenie do masy. Bierzmy z powrotem DC. Tutaj mamy rodzaj mnożnika. Ja w tej chwili jestem z generatorem połączonym poprzez przewód BNC, a więc to jest 1:1. Gdy mamy wybraną podłączoną sondę oscyloskopową w pozycji 1, to wybieramy 1. Gdy używamy dzielnika przez 10, to wybieramy ten X10 i komputer, oprogramowanie automatycznie nam przemnoży wszystkie widoczne parametry napięciowe, które są wyświetlane. Mamy też opcjonalnie dzielnik 100 i 1000. Takie same opcje mamy przy kanale drugim.
Tutaj mamy sekcję trigger, czyli wyzwalanie, i tutaj mamy jakie opcje, że jaki może być rodzaj wyzwalania, czyli automatyczny, normalny, pojedynczy, źródło wyzwalania i zbocze narastające lub opadające. Teraz przejdźmy tutaj jeszcze do tego ekranu. Tutaj mamy taki kwadracik, ten niebieski. Jego można wyłączyć, bo on jest troszeczkę denerwujący. Przyciskiem F4 wyłączamy go. I jakie tutaj mamy opcje? Tutaj mamy zakładkę File, można załadować ustawienia, czyli setup, data, czyli tutaj załadować wcześniej zapisane przebiegi. Tu możemy save data, zapisać nasze jakiś przebieg. Zobaczmy w ciekawości, w jakim formacie jest zapisywany plik, jako TXT, plik Excela, DOTS, CSV i tutaj WMS. Czyli animowany przebieg. Możemy zapisać sobie ustawienia, możemy zapisać save image, czyli zapisać sobie po prostu w formie graficznej jako BMP. Tutaj wydrukować, tutaj rodzaj połączenia, zaawansowane ustawienia, czyli tutaj adres IP i numer portu. Tutaj view, czyli możemy sobie poszczególne opcje włączać, wyłączać. Setup, czyli tutaj mamy jakie opcje. Możemy sobie przebieg referencyjny wczytać. Wczytajmy sobie przebieg referencyjny jako ref1. Zapiszmy go sobie save z kanału pierwszego i zapiszmy sobie go na przykład kanał 1. Zapiszmy go. Otrzymałem komunikat save data OK. Załaduję go sobie teraz ponownie, czyli kanał 1 otwórz. Mam go zapisany ten przebieg tutaj jako R1. I teraz w generatorze na przykład zmieńmy wartość częstotliwości, zmienię na 1,5 kHz. I tutaj jeżeli, jak to wykorzystać praktycznie tą opcję referencyjnego przebiegu. Wczytuję jakiś przebieg referencyjny, czyli taki podstawowy, i mam go tu taką obwiednię zapisaną na ekranie programu. I teraz mogę się podłączyć do tego sygnału i coś tam regulować i widzieć, co powodują moje regulacje. Wyłączmy teraz ten przebieg, żeby już nie był widoczny. Kolejne opcje to jest mat, czyli matematyczne. Możemy sobie pomiędzy kanałem pierwszym i drugim dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i odwracać. To są takie podstawowe opcje. Analiza FFT. Możemy dokonywać FFT. Tu mamy źródło, jaki rodzaj okna, skala, czułość i tym podobne. Tutaj rodzaj wyzwalania to jest przełożenie tego samego okienka, co tutaj jest widoczne. Vertical, czyli to jest tak samo przełożenie tej po prawej strony menu. Horizontal, czyli podstawa tutaj czasu. Teraz tutaj display. Możemy sobie wybrać, czy mają być to wektory, czy punkty, jak widać po zmianie. Tutaj przebieg jest zbudowany z punktów, a teraz z wektorów. Tutaj możemy sobie tą siatkę oscyloskopu włączać i wyłączać. Regulować intensywność skali świecenia, zarówno skali, jak i przebiegu. Zmieniać kolory przebiegów. Teraz pomiary kursorami, tutaj sobie wybieramy źródło, czy kanał pierwszy, kanał drugi, czy któraś z matematycznych przebiegów, które wcześniej mogliśmy ustawić. I teraz tutaj mamy taki typ, w tej chwili wybrany non, czyli nie mamy żadnych pomiarów kursorowych. I teraz mamy taką opcję cross, którą możemy. Naciskam przycisk lewy myszki, nie puszczając go, dociągam do na przykład pełen okres, drugi mniej więcej, puszczam
I tutaj mam w tym niebieskim kwadracie podstawowe wypisane parametry, czyli częstotliwość 1,5 kHz, czas trwania okresu i napięcie, prawda? Tutaj napięcie mamy 0, ponieważ między tym szczytem a tym jest różnica 0. Złapmy się na przykład w połowie okresu, czyli klikam tutaj i przeciągam do połowy okresu i już mam na przykład widoczne to napięcie. Teraz opcja kursorów Trace, czyli tutaj w tej chwili mogę tylko przeciągać po przebiegu i mierzyć napięcie. Horizontal, czyli tutaj możemy dokonywać pomiarów między tym kursorem a tym. Klikam lewym przyciskiem i zatrzymuję w miejscu, w którym chcę, i tam mam pomiędzy tymi dwoma kursorami zmierzone parametry czasowe, czyli częstotliwość i czas. No i analogicznie vertical mogę mierzyć różnicę między tym kursorem a tym. Wyłączmy teraz te kursory. Tutaj mamy zakładkę menu Measure i tutaj źródło sygnału, niech zostanie ten kanał pierwszy. Niech będzie na przykład, i teraz mamy do wyboru vertical, czyli te wszystkie parametry pionowe związane z napięciem, a więc maksymalne napięcie, minimalne napięcie międzyszczytowe i tutaj wszystko, co jest wypisane. Uruchomiłem teraz tą opcję Measure napięcia międzyszczytowego i jest 6,67. Spróbujmy, czy jakieś można dołożyć na przykład maksymalną wartość. Można po kolei sobie załączać wszystkie te parametry, aby były wyświetlane tutaj w dolnej części ekranu. Przejdźmy do kolejnych parametrów, czyli parametry horizontal, czyli związane z czasem i częstotliwością. I tutaj, jak widać, po kolei można dokładać sobie wszystkie te parametry, które nas interesują. Na przykład sprawdźmy, jaki jest jeszcze współczynnik wypełnienia. Jest 50%, czyli poprawnie zmierzony. Tutaj mamy opcję Clear Item, czyli wszystkie te wcześniej zaznaczone parametry zostały wyczyszczone, nie są wyświetlane. Tutaj mogę sobie edytować, jakie parametry mogą być wyświetlane. I tutaj zobaczmy, jak to wygląda, gdy wszystkie te parametry są widoczne. I jak widać, maksymalnie może tylko być wyświetlane 8 parametrów, bo gdy chcę więcej parametrów zaznaczyć, to nie ma takiej możliwości, ponieważ wtedy się jakiś inny wyłącza. Clear i wyłączyłem wszystkie te parametry pomierzone. Opcja DVM. OK. I zobaczmy, jak ona działa. Tutaj spróbuję offsetem troszeczkę zmienić, ale no tutaj akurat mi ten rodzaj przebiegu tutaj nie działa, więc ją wyłączmy. Akwizycja. Tutaj mamy przycisk Run, albo możemy w tej chwili zastopować wyzwalanie i oscyloskop nam wraz z przebiegiem stanął. Tutaj mamy opcję zoomowania. No ale tutaj akurat przy tym przebiegu nie działa. Długość bufora możemy wybrać. 2 kilo próbek, 3 lub 6. Akwizycja normalna lub uśredniona. I tu możemy sobie wybierać, z ilu ma być próbek ta akwizycja przeprowadzona. Mam teraz tutaj ten przebieg uśredniony. Chwileczkę tylko. Wtedy wcześniej zastopowałem działanie oscyloskopu.
Schowajmy to menu. Ja tutaj wybrałem, że akwizycja ma być ze 128 przebiegów. Wróćmy do tej normalnej akwizycji. Teraz mamy interpolację. Ona w tej chwili jest niedostępna. Może być krokowa, liniowa lub sinusoidalna. I tutaj opcja Auto Set, którą przed chwilką wykonaliśmy. Zakładka Utility, czyli tutaj mamy funkcję rekordera. Możemy sobie zapisywać nasze przebiegi. Funkcja Pass File, kalibracji. Tutaj możemy sobie kalibrować kanały lub czas. Jeżeli oscyloskop działa w porządku, nie polecam wykonywania tej opcji. Tutaj faktory setup, czyli ustawienia fabryczne. Kliknijmy i tutaj ustawienia fabryczne mi przywróciły standardowe, czyli czułość napięciową 1 V i podstawa czasu 10 mikrosekund. Użyjmy opcji Auto Set, aby był widoczny poprawnie mój przebieg sinusoidy 1,5 kHz. Tutaj jak widać ta opcja Auto chwilkę musi pomyśleć, bo zbiera wyniki z kanału pierwszego i z kanału drugiego. Już jest widoczne. Co tam jeszcze mamy? Możemy wybrać język wyświetlania angielski lub chiński, a więc to nas nie interesuje. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć to niebieskie okienko, które działa lekko denerwująco. Tutaj uruchomiłem helpa. Jeszcze raz. I tutaj mamy dostępną standardową pomoc. Jest to, ta pomoc jest w języku angielskim, dotycząca instalacji, na przykład kalibracji. Wyjaśnione są wszystkie podstawowe te parametry, o których wcześniej mówiłem. Jest to w języku angielskim, ale w tej chwili no, już jesteśmy zmuszeni do używania języka angielskiego i nawet osoba nie znająca języka, ja na przykład nie znam języka angielskiego, potrafię już odczytać i wykorzystać te zasoby helpa, jeżeli coś bym chciał sprawdzić. Tutaj mamy część tych zagadnień z helpa jest w formie graficznej, a więc osoba, która coś tam liznęła języka angielskiego i ma podstawowe pojęcie o języku angielskim sobie poradzi. Jeżeli nie, możemy sobie to zaznaczyć do translatora Google i w jakiś sposób nam to rozjaśni. Tutaj mamy About, czyli jaka wersja oprogramowania. I tutaj mamy te najpotrzebniejsze funkcje, które są dostępne tutaj. To są dostępne w formie tutaj takich ikonek. A więc tutaj mamy F4, uruchamiam i tutaj mamy podpisane jakie funkcje mamy, czyli tutaj jest load data, save data, drukowanie print, tutaj jest horizontal system, czyli pionowe, przepraszam, poziomy ustawienia, vertical, czyli teraz poziomy pionowe ustawienia, trigger system, czyli układ wyzwalania, tutaj rysowanie, czy ma być z punktów, czy z wektorów, opcje matematyczne, tutaj funkcja przebiegu referencyjnego, funkcja FFT, czyli transformata Fouriera, pomiary kursorami, funkcja auto, czyli auto set, funkcja tutaj, to jest funkcja, że oscyloskop działa, funkcja zastopowania, czyli w tej chwili przebieg mi się zatrzymał, uruchamiam ponownie. Tutaj na początku, gdy uruchomiłem program, miałem do wyboru, w jaki sposób komputer ma się połączyć z oscyloskopem, czyli znak USB, czyli kablowo
poprzez USB lub Wi-Fi i tutaj opcja zamknij połączenie i nastąpiło rozłączenie się. Mam tutaj opcję disconnect, a więc przerwałem połączenie między oprogramowaniem a oscyloskopem. I to by było tyle, jeżeli chodzi o taki telegraficzny skrót, co oferuje i jakie mamy dostępne opcje w oprogramowaniu sterującym oscyloskopem i DSO produkcji Hantec. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i skorzystania z naszej oferty w sklepie gotronic.pl. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.